wydał 25 lat temu album, którego sprzedaż do dziś jest absolutnym rekordem polskiego rapu, ponieważ jest to 500 000 sprzedanych sztuk, co dałoby mu dzisiaj 16-krotną platynę i potrójny diament. Jego zasługi dla popularyzacji i rozwoju naszej kultury są nie do przecenienia. Dziś aktywista, polityk, ale przede wszystkim legenda i pionier polskiego rapu. Specjalnie dla Was 25 lat po wydaniu debiutanckiego albumu Kielecki Scyzoryk, Leroy! Raz, 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 raz. Witam wszystkich. Jeden, jeden, jeden. Okej. Tak jest. Minęło ponad 50 lat, od kiedy przyszedłem na świat. 7-1 rocznik, Kielce, moje miasto, moja mała ojczyzna. Zajebista, to jest oczywista sprawa. Mój dom to pocieszki, a pocieszki to zabawa. Stary, taka właśnie klima, czy lato, czy zima, deszcz, czy słońce, zawsze tam było. Na max i bez końca od małego musiałem stawiać życiu czoła. Podwórko, kumple, to była dla mnie szkoła. Stary, imprezy, kanciapy, godziny policyjne, wojny osiedlowe, niewinne dzieciństwo. Stary, zapomnij, niejedna osoba jeszcze nie raz to wspomni, jak to było, kiedy osiedle się bawiło. Wspomnimy nie raz, jak to wtedy, stary, było. Scyzoryk, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni rację mają, bo Scyzoryk to równy gość. Jeśli w to nie wierzysz, to Scyzoryk. Tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni rację mają, bo Scyzoryk, Scyzoryk to ja. Od dzieciństwa miałem różne problemy, ciągłe kłopoty ze starym ojcem, bez ściemy. To była ma zajawka, pierwsze ucieczki, kradzieże, bez jazdy. To nie było to samo, pamiętam. Pamiętam jak dziś, moje ucieczki, Częstochowa, Warszawa, Zakopane, Kraków, Limanowa, małpa i ja. Jeden wielki gigant, szukają nas starzy, milicja nas ściga, my kupujemy domek, zabawkę, żółty z krawkami, firankami na dokładkę. Niełatwe czasy, stary, ale była jedna rzecz, o niej myślałem stale. Wydać kiedyś swoją własną płytę, pojechać w czasy kobiety, mieć własne sklepy, dom i rodzinę, swoje własne studio i nie martwić się o jutro. Scyzoryk, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni rację mają, bo Scyzoryk to równy gość. Jeśli w to nie wierzysz, to Scyzoryk. Tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni rację mają, bo Scyzoryk, Scyzoryk to ja, a życie jest jak dziwka. Scyzoryk. Tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni rację mają, bo Scyzoryk, Scyzoryk to ja, a życie jest jak dziwka. Rok 91, nowe klimaty, znowu uderzam przed siebie. Francja, półroczna hip-hopu szkoła, kumple, budowa i muza dookoła mnie. Rok 92 tu się zaczyna, muzyczna lawina, tworzy się klima i powstaje PM Kugli, pierwsza płyta i Polska usłyszała. Leroy wszystkich wita was, jak to było? Potem koncerty ze wzgórzem i Leroy uderza ponownie. Rok 95 już każdy wie, tak na mnie wołają i inne klimaty, trasa koncertowa, flesze, nagrody, wywiady i test, gdzie przyjaciela, gdzie wróg się czai. Rok 95 to jak czary albo mary. Lost of Brooklyn i Ice-T, moi przyjaciele, czy to jawa, czy sny? Bafangu, potem 97, mamy rok 99, całkiem nowa płyta, całkiem nowe nadzieje. Bafangu, część druga, stary, co się dzieje? Szakal nadchodzi, 2020, nikt mi nie przeszkodzi. Scyzoryk, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni rację mają, bo Scyzoryk to równy gość. Jeśli w to nie wierzysz, to wypierdalaj. Scyzoryk, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni rację mają, bo Scyzoryk, Scyzoryk to ja, a życie jest jak dziwka. Scyzoryk, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni rację mają, bo Scyzoryk to równy gość. Jeśli w to nie wierzysz, to wypierdalaj. Scyzoryk, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni rację mają, bo Scyzoryk, Scyzoryk to ja, a życie jest jak dziwka. O, nie grałem tego kawałka, nie wiem ile. Dziękuję wam bardzo, przepraszam za
ale tekstu nie pamiętałem niestety. Pozdrawiam. Pięknie, pięknie. Dziadek, ty go nie grałeś dłużej niż niektórzy mają karierę generalnie. Albo lat. Starszy od węgla, Leroy! Brawa.